weźcie mnie i zasłońcie się mną w godzinie gniewu. Bóg tu przestrzega nas. Ta cywilizacja nie dopuszcza możliwości, że będzie kataklizm, czy będzie wojna. Tak, będzie wojna w Afryce, w Azji, ale nie w Europie. W Europie, która ma takie systemy, ma takie czołgi, takie antyrakiety, nie wiadomo, takie tarcze. To jest niemożebne. To, co było z Sodomą, Gomorą, to mit. Potop, księże, to takie ubarwienie artysty. Dziś będzie zawsze spoko. No i Europa ma spoko. Ile was jest lęku i niepokoju, zbliżają się dni papieskie. Nic się nie wydarzyło, a wszyscy się boją. Zauważyliście tego? Nic się nie wydarzyło, a wszyscy się boją. A nagadaliście światu, że macie kopalnię pokoju, ONZ, NATO kopalnią pokoju, Bruksela kopalnią pokoju. A tu ciężarówki wjeżdżają, wasze tłumy na oczach waszych wyżynają najbliższych, a wy mówicie, że oni to czynią z miłości i trzeba dalej o wszystko dbać i czynić tak, żeby się oni czuli z perspektywą i mogli dalej realizować swoje chcenie. Kim się zasłonicie, kiedy przyjdzie godzina gniewu Boga? Pan Jezus mówi, weźcie mnie i zasłońcie się mną w godzinie gniewu. Mój Ojciec nie ukaże tych, którzy zasłonią się moją krwią. Ukryją się moim przebitym Bogu. Ta wielka fala tsunami, pamiętacie, przed kilkunastu lat zalewała Tajlandię. Doszła do Indii. Mile od brzegu, na wschodnim brzegu Indii, jest sanktuarium maryjne. Sanktuarium maryjne. Jest pasterka, Boże Narodzenie. Idzie potężna fala. Na wysokości kościoła miała 2 metry. Na oczach świata. Tam było 2000 ludzi, więc powinni wszyscy zginąć. Przecież taka siła wody wyrwie drzwi. Fala obeszła kościół, rozumiecie? I poszła jeszcze 2 kilometry w głąb lądu. Na tym nikt się nie zbiera.